Siemka, siemka. Pan tata z tej strony. O Jezus. Siema, witam. Pozdrawiam. Siema, siema. Nie wiem, czy mnie dobrze widać. Chyba mnie dobrze widać. Resek jest tu ze mną. Widzicie? Powiem, mam trzecie podejście. Jak mi ten film nie wyjdzie, bo już znowu nagrałem tam parę minut i mi się wyłączył telefon, bo mi go zalało. Masakra. A ja już tu jeden worek posprzątałem. Naładowałem, już mam tam przy samochodzie oczywiście i teraz ładuję dalej drugi worek i uciekamy na pszczół, bo przecież tak leje. Naprawdę dwa razy już mi się telefon wyłączył. Ustawienia mi wszystko zablokowało, musiałem go na brzuszek położyć, żeby się oblokował. Ja cię kręcę. No Jezus, no nie mogę, teraz już tutaj widzicie, jestem w tym pomieszczeniu tu, w tym o takim, co tu pokazywałem wam ostatnio i to jest to śmieciowisko. No nowy tydzień, nowe możliwości są oczywiście, no nie? No i trzeba to zacząć sprzedać, sprzątać, no bo kto to ma zrobić? No niestety, na kogo wypadnie, na tego będzie. No, serdecznie was pozdrawiam i zapraszam na filmik dzisiejszy. No ale jest, powiem wam, pełna ekstra. Zresztą tak jak widzicie, jestem cały mokry, cały mokry, cały, dosłownie. Zalało mi już dwa razy ten telefon, Ares jest mokry. Ja cię kręcę, ale jeszcze jeden wór zaniesiemy do auta, naładujemy, posegregujemy, zaniesiemy i pojedziemy na pszczok to wynieść. No, bo wiadomo, nowy tydzień, to trzeba coś tu posprzątać, bo ja tego nie zostawię przed zimą, bo jak przyjdą na przykład te śnieg przyjdzie albo coś zasypie mi. Ares jest cały mokry, uszy mu stoją do góry. Jeszcze jeden worek załadujemy i już i lecimy normalnie, bo dobrze tu jest ten daszek taki, to się trochę skryłem, ale już, a ja miałem komórkę, dwa razy wyciągłem ją na deszcz i normalnie mi dwa razy skasowało. No ale trudno, tam miałem 2-3 minuty filmu, to nic, ale jak mi się teraz nie nagra, to taki krótki jakiś spuszczę i tyle. Także co ja to chciałem. Dobra, bierzemy się do roboty. Aha, o tym klimacie jeszcze wam chciałem coś powiedzieć, bo teraz oczywiście ten szczyt był, no, rozmawiali o klimacie i powiem wam, no jestem zniesmaczony tym wszystkim. No, powiem wam, że oni z tym nic nie zrobią, dopóki nie będą mieć, jak to mówią przysłowiowo, noża na gardle, to szkło tu jest, kurde. To oni z tym nic nie zrobią, naprawdę, bo to interesy się liczą, polityka i tak dalej. Ja nie wiem, że przecież wszystkie państwa dostają od ludzi te pieniążki, no nie, a oni nie dbają o tych ludzi, nic kompletnie, no przecież, ja, no przecież jakiś Armagedon musi przyjść albo coś, żeby się coś stało, że dopiero, ja nie wiem, otwarli oczy, bo oni tak jakby z zamkniętymi oczami tam nie patrzyli na ten świat, nie obserwowali, co się dzieje po prostu, oni interesy się liczą, to jest najważniejsze. Przecież ludzie przetrzymują jakieś tam, powiedzą, że na przykład tego nie dadzą, czy tego nie dadzą, czy tego nie dadzą, ale w zamian to zrobią coś takiego, żeby było dla środowiska, dla klimatu, dla tego i na przykład 2 lata na przykład trzeba przeżyć, żeby to jakoś wyczyścić, żeby to było fajnie, żeby można było oddychać na tej naszej planecie, żeby tych Armagedonów nie przyszło, żeby nie przyszły. Ale dobra, koniec gadki, trzeba się brać do roboty. Od podstaw, no. Trzeba ludzi nauczyć, jak się segreguje, jak się sprząta, żeby mieli jakąś wrażliwość sobie na to wszystko. Nie, żeby im po prostu, żeby wiedzieli, że tak nie wolno i tak się nie robi, że coś tam, jak chodzi na spacerek, czy na grzybki, czy gdziekolwiek nad wodę i tak dalej, żeby zauważali, że to jest czysto, albo że jest brudno i tak dalej, żeby zwracali na to uwagę, no nie musicie sprzątać, no ja sobie tam posprzątam. Najważniejsze, żebyście byli wrażliwi na to wszystko, a od tego trzeba zacząć po prostu, nie? I wtedy człowiek inaczej patrzy na to wszystko, naprawdę, jak idziecie do lasu i zobaczycie na przykład, że tam jakieś butelki leżą albo coś, jak już zobaczycie, to już jest coś, po prostu, to już jest super, że o, tam jakieś butle leżą, człowiek już zauważa takie rzeczy, czyli te butle tam nie powinny być, no nie pasują do tego środowiska, czyli coś już się zaczyna u niego dziać na przykład, no i to już jest takie w pozytywnym znaczeniu, no nie? No, tak mi się wydaje, mogę się mylić, na trudno powiedzieć. Dobra, bo jak mi się telefon wyłącza, jak właśnie rozgadałem, a tu trzeba się brać do roboty, ostatni woreczek,
bo już jeden zaniosłem do kalfasiku, no to jeszcze jeden naładujemy i uciekamy, bo tak leje i ci kręcę. Patrzcie, jak leje. Nie wiem, czy to widać, ten deszcz, ale leży na deszczu. Kapie z dachu wszystkiego, wykapie. Ekstrema jak nic. Dobra, pauzujemy i lecimy z tymi śmieciuchami. No i super. Drugi wór naładowany. Już teraz tylko do samochodu posegregować. Już jest coraz czyściej. Patrzcie, już jest coraz czyściej. No ale jeszcze tu tylko jest. Jeszcze będę musiał 2-3 razy przyjechać na pewno. Ale no trudno. Jakoś to się pozbędziemy tego. Powolutku, stopniowo. Nikt nas nie goni. Ale są sieci. No dobra, uciekamy do tego samochodu. No dobra, to pauza. Dobra, jestem z powrotem przy samochodzie. Widzicie? O, jeden jest opakowany. Wysypujemy teraz to. O, jak to Arys. Nie wiem, czy tam jeszcze coś jest. Chyba nie. Dobra. Damy to tu. O Boże. Patrzcie. Śmieciuch. Teraz trzeba segregację zrobić. Ale jak wejdzie do samochodu, jak się oczepię, to uwierzcie mi, wszystko jest. Łącznie z kierownicą, z pulpitem, kokpitem, pulpitem. Wszystko jest zawalone. Ale to trudno. No takie są uroki, no niestety. Dobra, no pakujemy, no co mamy, nie będziemy na to patrzeć, naprawdę uwierzcie mi, leje jak skoczek. Robię wszystko, żeby mi telefon nie siadł normalnie. I ja cię kręcę. Ja mówię, no już załamka, mówię, jak go nie wysuszę, to nie wiem dlaczego się wyłączył 2 razy, ale jak go nie wysuszę, to nie nagram nic. I trudno, no nie zawsze się nagrywa. Ja, ale mówię, takie rzeczy to muszę nagrać, bo muszę wam pokazać, bo jest straszne, to jest straszne. No, także nie róbcie takich rzeczy na plac. Ja wiem, że ci, co mnie obserwują, piszą mi tam komentarze i tak dalej. Wy tego nie robicie, dbacie o przyszłość, o naszą, o środowisko, o to wszystko i zbieracie też śmieciuchy i naprawdę chwała wam za to, serducho ode mnie wielkie. Ale trzeba to rozpowszechnić po prostu cały czas. Musicie jednym, jakbyście mogli, to tam znajomym, przyjaciołom pokazywać właśnie takie rzeczy, takie pozytywne rzeczy. Bo to nie jest dla nas, ani dla mnie. Naprawdę, ja już za stary jestem po prostu. Nie wiem, ile pożyję. Ja już mam prawie 54 lata na karku, także ja już nie wiem, ja mam bliżej jak dalej, jak to mówią, ale te nasze dzieci, mi chodzi o te nasze dzieci, naszą młodzież naprawdę, żeby oni mieli, żeby mogli jeszcze się pocieszyć tymi naszymi jeziorami, rzekami, czystymi lasami. No i oczywiście klimatem, tym, żeby mogli czymś świeżym powietrzem pooddychać. Żeby nas ta ziemia po prostu tutaj nie, z nami coś nie zrobiła. Nie wkurzyła się na nas po prostu. No i dlatego musimy coś robić z tym wszystkim. Nie możemy po prostu siedzieć przed telewizorem i no i fajnie jest po prostu, no i co mamy zrobić, nie? No, dobra, nie będę komentował. To jeszcze po bandzie polecę albo coś się stanie i nie ma sensu, no nie, dlatego. To nie ten przekaz. Ares już ma dość, już się cały leje się z niego i jak on. Ale ja mam tu taki ręcznik, to może tylko wytrzeć ten ręcznik. To pakujemy to i zwijamy się i ja cię kręcę. Dobra, pauza, bo ja mnie tu zaleję normalnie. No i jestem z powrotem. Widzicie? Nakrętki. Te wszystkie inne, tu za dużo tego nie było oczywiście. Ale tu mamy pełny kalfas. Tam mamy trochę szkła. Tu musiałem drugi sobie wziąć worek na plastiki, bo już tu się nie zmieściło, a nie chcę, żeby mi się to wysypało wszystko. A do szkła nie mogę zbierać, bo chcę mieć już posegregowane to. Żeby potem jak na przok przyjadę, muszę to pod samochodem trzymać. Żeby to potem, no to tak wyglądować. Dobra, wyjdę to tu. Zobaczcie. No nie za fajnie, ale teraz już ładnie wygląda, no nie? Tylko to wysypać na przoku i teraz już jest super. Dobra, to ja komórkę do samochodu, szybko. O Jezus,
Ale leje, ale leży na tym deszczu. Muszę go wytrzeć, tym ręcznikiem go wytrzeć. Wytrę i pasuję. Otwieram samochód. Tu dam, pauzuję. Tu dam ten. Tu dam sobie i telefon, żeby mi nie zamógł. Dobra, pokażę wam tylko. Raz, dwa. Jest zapakowane. Tu są nakrętki, tu są te słoiki, flaszki jakieś tam. Brudy dziadostwa. Dobra, z powrotem daję. Powiedzcie mi. Uwierzcie mi. Uwierzcie mi. Ja już mam wszystko. Leje. Kapie ze mnie, leje. Uciekamy. Uciekamy za resem, bo ja cię kręcę. Masakra będzie. No i wyjeżdżamy powolutku. Jedziemy na przok. No kawałek jest, tak to jadę. Na przoku się połączymy. No Jezus, ale patrzcie na szyby. No stop, leje, leje. Kałuże są takie już wszędzie, że ja cię kręcę. To jest taka leśna droga. Spoko, możemy jechać tutaj powolutku. Ale leje, ja wam powiem. Niesamowicie. No. To jesteśmy. Zapierdzielam. Dobra, wjeżdżamy. Tam będą tam plastiki. Może do drugiego, bo widzę, że ten pierwszy jest pełny. Tam będzie szkło na pewno. Jest tam szkło. To może to podjedziemy pod to szkło, bo to ciężkie. No, nie ma innego wyjścia. No dobra, ja już tego wam nie będę pokazywał. Gdzieś tu będzie też szkło pisało, bo tu co chwilę jest co innego. Także do następnego razu, trzymajcie się. No i serducho dla was. Dzisiaj taki krótszy film, bo leje jak skurczybyk. No to serducho jeszcze raz, trzymajcie się, pa, pa, do następnego.